Cześć, witaj już w praktycznym kursie HTML i CSS-a, dokładnie w fazie zamieszczania między tagami body znaczników HTML-a. Spójrz na szablon, który musimy wykonać w naszym kursie, jak widzisz, wygląda on tak. Szablon, który zbudujemy, będzie budowany na sztywno, czyli nasza szerokość strony będzie miała stały rozmiar. Tak samo elementy będą miały swoje określone szerokości i wysokości. Muszę Ci powiedzieć, że na wstępie musisz nauczyć się tworzenia szablonów, typowo prostych szablonów, zanim zaczniesz naukę bardziej skomplikowanych szablonów HTML-a. Jeżeli przerobisz od początku do końca ten kurs, z pewnością będziesz już dojrzały, aby zapoznać się z responsywnym budowaniem stron internetowych, responsive web design, czyli budowanie szablonu HTML-a, CSS-a w taki sposób, aby strona dostosowywała się do różnych rozdzielczości ekranu, tak aby wszystkie elementy ładnie mieściły się na stronę, tak aby zoptymalizować grafikę pod telefony komórkowe, aby nie obciążały łączy internetowych. Okej, ale o tym będziemy mówili w kursie o responsywnym budowaniu stron internetowych, a teraz musisz się nauczyć budowania strony internetowej od zera, czyli od samego początku, a więc tworząc stronę internetową, szablon strony internetowej na sztywno. Dlatego od czego musimy zacząć? Bardzo ważne jest, że tworzymy już w wersji HTML-a 5 i możemy wykorzystać te znaczniki, które znacznie ułatwią nam pracę z kodem naszego programu. Ok, mając już szablon graficzny, musisz zastanowić się, jak zbudować tą stronę internetową. Musisz wiedzieć, że strona internetowa zazwyczaj składa się z nagłówka, czyli z headera, o którym Ci mówiłem w poprzednim nagraniu, z zawartości strony, czyli kontentu, wszystkiego to, co znajduje się pod headerem, oraz ze stopki strony, czyli tak naprawdę przeważnie w stopce znajdują się informacje o copyrightie, są tu często zamieszczane menu z polityką cookie, menu z polityką prywatności, dlatego dół strony szablonu HTML-a nazywany jest w HTML-u 5 footer i o nim również będziemy mówić, ponieważ musimy zakodować ten cały szablon, a więc wszystkiego tutaj się dowiesz. Zapewniam Cię, że szablon, który zbuduję, będzie kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami, włącznie do Internet Explorera 8. Na koniec będziemy to wszystko testować. A więc zaczynamy. Góra, czyli header. A więc headerem mojej strony internetowej będzie na pewno logo. Będzie tutaj nowość. Będzie ta matura z tym tekstem. I myślę, że do headera bardzo warto i wskazane byłoby, aby jeszcze zamieścić w headerze nawigację swojej strony internetowej. Czyli podsumowując, header będzie zawierał logo, te oto teksty i całe menu. A więc nie pozostaje nam nic innego, jak przejść już do naszego kodu praktycznego. A więc przejdziemy sobie do naszego pliku index.html i zaczynamy nasze kodowanie. Kodowanie naszego szablonu HTML-a, a więc zaczynamy od znacznika header, o którym już Ci wspomniałem. I teraz oczywiście przechodzimy do pliku index.css, header, podajemy więc teraz ścieżkę do naszego headera, czyli będzie to po prostu header. I teraz musimy stworzyć regułę CSS dla naszego headera. Na pewno nasz header musi mieć jakąś szerokość. Dajmy szerokość naszego headera na 960 pikseli, a więc width będzie miał 960 pikseli. Wysokość, czyli od góry naszej strony do końca naszego menu, załóżmy, będzie to height 150 pikseli. Ok, zapiszemy sobie nasze wszystkie zmiany, zapiszemy zmiany w pliku index.html i odpalimy sobie nasz kod. Jak widzisz, nic w tym momencie się nie dzieje. Nadal jest puste. Odpaliłem teraz sobie narzędzie naszego Firebuga z Chroma. Tak to właśnie nazywam. I zobacz, najeżdżając na header, mam już taki niebieski prostokącik. Podświetliło nam się, że header ma 960 pikseli szerokości i 150 pikseli wysokości. Ok, ale jak widzisz, prostokącik ten jest z lewej strony przeglądarki, a chcielibyśmy, aby nasz header był wyśrodkowany. Czyli co musimy zrobić, aby wyśrodkować naszego headera, ten niebieski prostokącik na środek przeglądarki internetowej? Jak to zrobić? Otóż oczywiście musimy zastosować margines w naszym pliku index.css. I jak to zrobić? I teraz spójrz. Musimy nadać marginesy. Margin top 0 pikseli. Margin
Write. Chcemy, aby automatycznie dostosowywał się do rozdzielczości ekranu. Margin bottom. Chcemy, aby miał 0 pikseli. I margin left auto. Chcemy, aby automatycznie prawy i lewy margines dostosowywał się do rozdzielczości ekranu, do środka rozdzielczości ekranu. Zapiszemy sobie jeszcze tutaj wszystkie zmiany. Odświeżmy naszą przeglądarkę. Zobacz, że w tym momencie nasz header, ten niebieski prostokącik, został już wyśrodkowany w oknie przeglądarki. I tego właśnie oczekujemy. Zobacz. Header właśnie został wyśrodkowany do środka przeglądarki. Na razie w naszym headerze nic nie ma, ale jak widzisz, efekt już jest zamierzony, ponieważ przygotowaliśmy blok, który już jest wyśrodkowany i w którym zaczniemy umieszczać kolejne znaczniki HTML-a. Przejdźmy jeszcze do naszego pliku index.css, ponieważ muszę Ci powiedzieć, zrobię sobie teraz dwie spacje, jak taki zapis margin top, margin right, margin bottom, margin left uprościć. Oczywiście możemy zastosować zapis skrócony. Jeżeli margin top i margin bottom mają takie same wartości, wówczas pierwsza współrzędna będzie odnosiła się do góry i dołu. Natomiast druga współrzędna, auto, jak widzisz margin right i margin left mają współrzędne auto, to właśnie druga współrzędna będzie odnosiła się zarówno do prawej, jak i do lewej strony. I w tym momencie możemy zakończyć naszą instrukcję. I to samo również dotyczy paddingów. W tym momencie możemy wykasować ten cały margines. Teraz możemy zapisać zmiany, odświeżyć nasz szablon i zbadajmy sobie jeszcze raz element. Jak widzisz, margin 0 auto jak najbardziej działa, jak widzisz tutaj podczas badania elementu. A więc efekt został zamierzony, wyśrodkowaliśmy nasz header w oknie przeglądarki i w kolejnych nagraniach będziemy już w naszym headerze umieszczać zarówno logo, jak i te właśnie te oto teksty. Dzięki i cześć!